Na początek przypomnijmy, czym jest licencja na oprogramowanie. Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu, jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji skorzystać. Umowa taka powinna określać przede wszystkim pola eksploatacji, formy wykorzystania utworu, czyli warunki, na jakich licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z programu. Dowiedzmy się zatem, co możemy zrobić jako użytkownicy oprogramowania. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nie jest wymagana zgoda uprawnionego do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie. Zgody uprawnionego nie wymagają także tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. Zgoda nie jest ponadto wymagana, gdy chodzi o sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym. Niewymagana jest także zgoda na obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego. Możemy także zwielokrotniać kod lub tłumaczyć jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.